Ty. Była kiedyś taka piosenka o chusteczce haftowanej, co ma cztery rogi, a my mamy dzisiaj czwarty odcinek Sekswizji, na który was zapraszam już teraz. W egzaminie oralnym spytamy ludzi o depilację miejsc intymnych. W szybkim numerku stestujemy podryw na tak zwaną karteczkę. W jak to działa, stestujemy korki analne i zobaczymy, do czego one służą. Co pani sądzi o goleniu miejsc intymnych? Naprawdę musimy o tym rozmawiać. Czy jesteś za? Chodzi o kobiety czy mężczyzn? No najpierw przyjmijmy tu kobiety, więc pytanie do kobiety. Jestem za. Uważam, że kobiety powinny. Golisz? No. Jestem za, jak najbardziej. Kobiety powinny golić miejsca intymne. Czyli na zero. No raczej tak. Facet, krótka piłka, czy facet powinien się golić w miejscach intymnych, czyli tak jak mówili w szkole, od pasa w dół? Nie golić. Tak, golić. No czy powinien, to jest sprawa między facetem a jego kobietą. Mi to nie przeszkadza, jeżeli nie goli albo goli. Bez różnicy, ale no co, przyjmijmy, że ma zero. Totalne zero, tam nie ma nic, tak? Nie, no to trochę tak gejowato wygląda. Gejowato. To zależy od ilości obłożenia. No od ilości. No wiesz, tak. Że to jest tak, że to jest różnie. Powinien czy nie powinien? Krótka piłka. U faceta raczej nie. To już raczej bywa nie męskie, jeżeli facet to stosuje. Czyli tam lubicie, jak mają taki skafanderek, tak? Ja lubię, nie wiem, jak koleżankę. Tundra, wszystko, las równikowy. Tak, musi mieć? Pewnie. Poważnie? Poważnie. A jak znowu ma taką tajgę, tundrę? Mógłby trochę przycinać. Czyli zero, zerówka. Tak. Na tak zwanego skinheada, tak? Całkiem nie. Nie do końca. Czyli tutaj nie wchodzi w grę golarka, nie, no tylko tak. Nożyczki, tak? Tak. Co jest najlepszego do depilacji miejsc intymnych? Dla kobiet czy dla mężczyzn? No dla kobiet. Wosk. Wosk jest dobrym rozwiązaniem. Albo pasta cukrowa, albo woskiem. Wosk. To boli, bo słyszałem, że to boli. Bardzo boli. Czy no bardzo? Jakby pani mogła porównać skalę bólu? Do czego? Do dziury w zębie? Da się przyzwyczaić. Dzisiaj będziemy podrywać na tak zwaną karteczkę lub jak kto woli na brak długopisu. Ciekawe, czy dziewczyny na to pójdą. Ja przepraszam. Macie, bo macie torebki, a torebki zawsze tam macie jakieś długopisy. Macie może długopis? Jest to pani, bo pani ma torbę. Ja tylko chciałem, ma pani długopis? Nie ma pani. No dobrze. Bo macie może coś do pisania? Nie. Nie macie? Aha. No to przepraszam. Nie mamy. Ja przepraszam, bo ja mam takie pytanie, dziewczyny. Ja przepraszam panią bardzo. Ma pani może coś do pisania? O jest, mój Boże. A tam w damskiej torebce to tam różne są. No. No widzę pani, że pani ma każdy kolor markera, jakbym chciał. Bo wie pani co, bo to był taka trochę ściema z tym długopisem. Ja teraz pani coś powiem. Bo ja po prostu nie wiedziałem jak zagadać i tak wziąłem sobie karteczkę. Myślałem, że ja zapiszę, no może na Facebooku pani by mnie znalazła. Wie pani co? Bo to jest taki troszkę bajer, bo ja specjalnie panią poprosiłem tutaj o... O, przykro mi, ja wychodzę za mąż za pół miesiąca. Nie, pani sobie żartuje chyba. Proszę bardzo, pierścionek. Zaręczynowy? Tak. Dobra, pan da ten długopis. Aha, czy nie da rady. To musi kochać. Przepraszam, bo pani tak trochę zabiegana. Ja takie mam pytanie do pani. Ma pani może coś do pisania? Nie, niestety. Nie ma pani? No szkoda. Ja przepraszam dziewczyny bardzo was, bo ja mam takie pytanie do was. Bo ja mam karteczki, tylko jest jedno brakujące ogniwo. Ja nie mam długopisa. Macie może długopis? Nie. Masz, a masz ten. Ale musisz mi kogoś. No przecież nie wezmę ci na zawsze. To jest mój łódzkowy... O, proszę, tak. Długopisik. Bo pani widzę tutaj w fartuszku, ma pani tutaj, tak? Pani chyba w restauracji pracuje, tak? Tak, tutaj. Ma pani może długopis? Wiecie co? Bo ja to was tak już tak obserwuję tam z daleka. Mhm. I ja bym wam zapisał. Czy to masz tunel? Jaki tunel? Nie mam tunelu. Nie, mam długopis. O Jezu, mój Boże, to bardzo. Bo wie pani co, bo to taka troszkę ściema była. Ja bym pani napisał tutaj swój nick na Facebooku, bo ja to się bardzo zakochałem. Ja tam, pani by mnie tam zaprosiła, ale wie pani o co chodzi. Ja wam tutaj dam. Tu macie wujek Bielu. Znajdźcie mnie na Facebooku, możemy się polubić. Tylko na początku możemy zostać znajomymi, dam później może jakieś imprezy, wie pani jak to jest. Okej, okay, bardzo to tam, proszę. Pani sobie wpisze wujek Bielu
Tylko tu jest U zwykłe, nie? No bo ja tak piszę trochę. Zaczyna się od Facebooka, kończy się na imprezach. Jak zrobię sobie tunel, to mam plus 5 do szybkości, tak? Nie, nie. A do seksu plus 5? Plus 6. Plus 6 nawet? No. Więc rób. Ma pani może coś do pisania? Nie. No ale no przecież ja nie wezmę na zawsze do wybań, co ja mogę serce wziąć, ale nie, nie długopis. Mówię pani co, bo ja tutaj pani coś zapiszę, coś ważnego, pani se schowa. Uwaga. Nie, pani jest taka zestresowana. Gdyby pani nie znalazła na Facebooku swojego tu, o, pani już oddaje, żeby nie było, bo nie zapomnę. Uwaga, bo co pani widzi? Jakby pani mogła nas, mnie tutaj zaprosić na Facebooku, co? Byśmy tam byli, tak? No, to bardzo dziękuję. Nie byśmy się zaprosili, wie pani jak to jest później, nie? No byśmy zaprosili, takie zaczepki tam, uśmieszki. Wie pani jak to jest na Facebooku? Ma pani chyba Facebooka, bo dzisiaj kto nie ma, to nie istnieje. Także tutaj pani sobie, dam pani like, polajkuje to czy coś, dobra? No na zdrowie. Podryw na karteczkę sprawdził się co najmniej średnio, mogło być lepiej. Niestety nie każda kobieta miała długopis, a jak wiadomo, w tym podrywie najważniejszy jest długopis. Gdy nie ma długopisu, nie ma podrywu. Kolejny odcinek, kolejna dawka pornogadżetów, tylko w naszym zaprzyjaźnionym sklepie Gejsza. Zastanawiacie się pewnie, co mam w ręce, a trzymam tak zwany korek analny wykonany. To nie jest szkło, to jest plastik. Jak ten korek działa? No ma dwa końce, jest koniec obły dla takich ludzi, którzy wolą delikatniej, prawda, i tak dalej. Wkłada to się mniej więcej, może powiem mało romantycznie, w odbyt. Jest raczej gadżet, w sumie dla pań też, ale głównie tutaj kierownik zakładu powiedział, że przeznaczone dla facetów, czyli no niestety musimy nadmienić tą grupę homoseksualistów. Niestety są dość wpływowi w naszym kraju, więc nie nadmienić ich, to też będzie grzech. Z drugiej strony korek jest zakończony krańcem ostrym, czyli dla ludzi, którzy lubią ostrą jazdę i ostre, że tak powiem, penetracje. Wiem, może to się wydaje niesmaczne, ale kiedyś musieliśmy ten temat poruszyć. Następny z rodziny korków jest to korek taki statyczny, na przyssaweczce to się przyssawa i gościu, bądź też kobieta, siada po prostu. Siada na tym, no i to ją tam pobudza. Nie wiem, nie testowałem. Miejmy nadzieję, że tak jest. Wierzę na słowo. I ostatni, tak zwany też na przyssaweczce, tyle że tutaj jest funkcja bateryjna. I do tego jest jeszcze, tu jest jack i tutaj jest opcja taka, że to się wkłada tu. Tak jest jack jak w słuchaweczkach. Wkłada się, tu się robi play i to się trzęsie oprócz tego. To dla takich amatorów, gdzie się im znudziły już takie statyczne wersje, mają taką wersję bardziej hardkorową. I to już niestety finito. Jedyne co wam zostało to komentowanie odcinka w prawym górnym rogu oraz wysyłanie pomysłów na podrywy na dole ekranu. Teraz się ukaże wam mail seksvizja@tosiewytnie.pl. Pamiętajcie, że najlepsze pomysły wykorzystane w programie zostaną uhonorowane ekskluzywnymi gadżetami tosiewytnie.pl. Hello.